Dzień dobry wszystkim, witam Was w poniedziałkowy poranek. Mam kawę przygotowana w kubku, który jest z Turcji, jak byłem za nią na początku marca 2020 roku. I jeszcze udało nam się tam wybrać przed tym, jak się zaczęło całe szaleństwo na świecie. Także to był jeden z takich naszych ostatnich wtedy wyjazdów, bo później przez 2 lata nigdzie nie podróżowaliśmy. Kawa dobra, muszę skosztować. I będę sobie popijał, nagrywając dzisiejszy odcinek. A w dzisiejszym filmie chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak to jest i dlaczego ludzie właściwie nie doceniają tego, co mają. Taki temat pomyślałem, że będzie dobry do dyskusji, więc zapraszam Was na dzisiejszy film. Zostańcie razem ze mną. I możecie sobie pomyśleć, skąd taki temat w ogóle sobie wziąłeś do tego, żeby nagrywać, czemu akurat, bo ludzie nie doceniają tego, co mają. I uważam, że to jest naprawdę coś, o czym można podyskutować, wiele powiedzieć ciekawych właściwie rzeczy, ponieważ mam pewne swoje spostrzeżenia i zauważyłem, że właśnie wielu ludzi nie docenia tego, co ma. Ludzie mają bardzo duże też oczekiwania do tego, co by chcieli mieć, są zachłanni na pieniądze, chcą mieć wszystkiego jak najwięcej, mieć jak najlepsze, mieć lepsze niż ktoś ma w rodzinie, czy też mieć lepsze niż ma jego, czy ich sąsiad, tak? Także to są tego typu rzeczy i właśnie chciałem poruszyć tą kwestię, ponieważ nie wszyscy też o tym tak myślą na co dzień, nie wszyscy też właściwie się nad tym zastanawiają. Dlatego też w tym filmie chciałem o tym chwilę podyskutować. Ten film nie będzie raczej długi, ale właśnie chcę Wam coś jeszcze więcej w tej kwestii przybliżyć. A propos tych oczekiwań, ja kiedyś zobaczyłem na Facebooku, że ktoś miał takie napisane na swoim profilu: szlachta nie prasuje, i wtedy sobie tak pomyślałem, jaka ta osoba musi być płytka, jaka ta osoba musi mieć, nie wiem, takie dziwne mniemanie o sobie, i widziałem, że wiele osób sobie gdzieś tak oznacza swoje profile facebookowe w ten sposób, pisząc: szlachta nie pracuje. I dla mnie to jest wyraz takiego czegoś, że ci ludzie, nie wiem, no, najlepiej by chcieli właśnie żyć na takim socjalu, żyć na takim beneficie i prawdopodobnie, żeby im pieniądze skapały z nieba, tak? Także gdzieś to jest takie coś, co po prostu mnie trochę śmieszy, a po drugie wydaje mi się, że jest żenujące. I właśnie ludzie powinni docenić to, że na przykład mają możliwość znalezienia pracy, że mają jakąś dobrą pracę. A jeżeli nie są zadowoleni na przykład z tego, co robią, nie są zadowoleni z zarobków, nie są zadowoleni z atmosfery w pracy, z wielu czynników, tak, bo na wiele rzeczy się na to może składać, no to trzeba dążyć do tego, żeby zrobić jakieś zmiany, żeby coś zmienić właśnie na lepsze. Ale takie coś, jakieś oznaczanie siebie, szlachta nie pracuje, no to po prostu działa na mnie no tak denerwująco, żeby to lekko określić, lekko powiedzieć. Ja na przykład bardzo doceniam to, co mam. Jeżeli chciałbym powiedzieć tu o sobie, o swojej osobie, doceniam też to, jaką mam tutaj pracę, jaką miałem pracę na przykład w Polsce, bo w Polsce, jak wiecie i mówiłem wielokrotnie w różnych filmach, pracowałem fizycznie, pracowałem jako magazynier przez 6 lat, spędziłem ostatnie moje 6 lat w drukarni, gdzie no to była praca gdzieś na wózku widłowym, tak? Jako magazynier, okej, coś tam robiłem przy komputerze, ale nie można tego nazwać gdzieś pracą biurową, także moje życie się zmieniło. Tu jeszcze mógłbym dużo różnych rzeczy opowiadać odnośnie mojego życia prywatnego, ale nie wszystkie rzeczy się nadają, że tak powiem, na YouTube'a. I z mojej perspektywy, tak, takich doświadczeń, jakie ja mam, to naprawdę trzeba docenić to, co się ma teraz, bo zawsze mogłoby być po prostu gorzej. Także to jest to, jeżeli chodzi właśnie o moją osobę. I ja sobie zdaję sprawę, że pewne zmiany w życiu, które mogłyby gdzieś tam nastąpić, nie są łatwe. Nie każdemu jest łatwo się też przełamać, nie każdemu łatwo jest też dążyć do czegoś. I nie chcę, żebym ja tu zabrzmiał jako jakiś
trener, jako tak zwany coach sukcesu, bo ja nikim takim nie jestem. Jestem zwykłym, prostym chłopakiem z miasta, jak to zawsze powtarzam. I nie jestem osobą, która gdzieś tam mogłaby dawać jakieś rady czy kogoś, że tak powiem, inspirować do czegoś, do jakiegoś działania. Jeżeli tak jest, jeżeli ktoś czuje jakąś inspirację w tym, co ja mówię, to będzie mi tylko i wyłącznie miło i przyjemnie, ale generalnie nie czuję się jakąś tam osobą, która mogłaby udzielać jakichś tam wielkich rad, tak? Ale gdzieś te moje przemyślenia są właśnie takie, że jeżeli ktoś by chciał coś zmienić, jeżeli ktoś by chciał po prostu dokonać czegoś lepszego w życiu, a nie tylko żyć z dnia na dzień, żyć tak po prostu, żeby przeżyć, a wiele osób się z tym gdzieś tak boryka i wydaje mi się, że to jest taki smutny fakt, smutny aspekt, że ludzie nie mają na tyle silnej psychiki, nie mają na tyle silnej woli, żeby coś zmienić w różnych kwestiach. I to już nie chodzi o tylko i wyłącznie o pracę. To może być związane coś czy z życiem osobistym na przykład, bo ktoś może sobie myśleć, że ja sobie nie znajdę nigdy partnera czy partnerki, bo ta osoba może mieć, nie wiem, 1000 różnych przyczyn i powodów, dla których czuje się niedowartościowana, żeby to zrobić. Ale trzeba coś więcej w siebie uwierzyć, uwierzyć w swoje możliwości. Ostatnio rozmawiałem z Michałem, moim kolegą, o którym wspominałem już w którymś tam filmie i on mi powiedział, że facet musi mieć jedną z tych trzech rzeczy, aby go kobieta zauważyła, albo żeby z nim była, musi mieć albo dobrą gadkę, albo pieniądze, albo wygląd. A najlepiej, jak będzie miał wszystkie te trzy rzeczy, tak? Nie no, śmialiśmy się wtedy z tego, żeby, jak on to powiedział, tak, ale generalnie gdzieś w tym może jest trochę też prawdy i jeżeli ktoś ani nie ma urody, ani nie ma pieniędzy, to przynajmniej, żeby może ładnie mówił, to gdzieś zwróci swoją uwagę i pewne rzeczy można zmienić, pewne rzeczy nie wymagają, że tak powiem, jakichś inwestycji finansowych i nie wiadomo czego, także wszystko gdzieś tam zależy od nas i od tego, jak siebie postrzegamy i jak możemy pewne rzeczy właśnie samemu zmienić. Opowiadałem wam moje historie ze Szwecji. Ostatnio ktoś mi napisał też komentarz, dlaczego ty tak kochasz tą Szwecję, ponieważ pojawiają się gdzieś komentarze pod moimi filmami i odpowiadając, jak ktoś mi pisze, a jestem ze Szwecji, no to ja odpisuję, pozdrawiam moją kochaną Szwecję. No i ludzie się gdzieś tam później dziwią i pytają, co ja mam z tą Szwecją. No, to jest też gdzieś tam kraj, który kocham, który mi gdzieś tam imponuje i miałem swoje właśnie historie, przeżycia związane ze Szwecją. Tak jak mówiłem, byłem tam w 2004 roku i przeżyłem taką przygodę życia. Szukając pracy, już nie będę się powtarzał ze wszystkim, ponieważ o tym filmy powstawały, ale generalnie to było coś takiego dużego, co mnie spotkało, takie duże wydarzenie, ponieważ no, jadąc w ciemno do kraju, do obcego kraju i szukając pracy, pukając gdzieś tam od drzwi do drzwi u lokalnych Szwedów, no to było naprawdę niecodzienne, można powiedzieć, wydarzenie. Jeżeli teraz miałbym, nie wiem, szukać gdzieś pracy i tego typu próbować wyjazdu, to na pewno by to miało wyglądać inaczej, bo wszystkie perspektywy się zmieniają. Inaczej jest, jak się jest, powiedzmy, młodszym i ma się te 23 lata, jak wtedy miałem 3, inaczej jest teraz, jak mam 41. Także teraz, jeżeli miałbym coś zmieniać, to na pewno musiałbym to zrobić inaczej, zrobić to bardziej przemyślane. Wtedy nie miałem nic do stracenia, nie miałem nic do zaryzykowania, ponieważ po prostu, gdyby się nie udało, to bym wrócił do Polski i tyle. A teraz wiecie, jak to jest. Człowiek ma inne zobowiązania, wszystko inaczej wygląda, całkiem inaczej jest w życiu i już tego typu, że tak powiem, zmiany nie przychodziłyby na pewno łatwiej. Na pewno trzeba by myśleć w inny sposób. Dlatego zmierzam do tego, że w zależności, kto ten film ogląda, w zależności, kto sobie jak myśli, to uważam, że tym osobom, które są młodsze, które mają tam po 20 parę lat i nie mają jeszcze gdzieś tam założonych rodzin,
są, czy nie wiem, mają najwyżej chłopaka czy dziewczynę, to im jest łatwiej pewne rzeczy, pewne decyzje podjąć w życiu. I uważam, że takie osoby nie powinny się wahać, nie powinny po prostu mieć żadnych złudzeń, że sobie nie poradzą. Trzeba po prostu uwierzyć w swoje możliwości i podjąć takie ryzyko. Jeżeli komuś nie za dobrze się wiedzie w Polsce, bo ktoś nie jest zadowolony z pracy, ktoś myśli sobie właśnie, że nie widzi perspektyw na dalszą przyszłość, to ja każdemu będę odradzał wyjazd. Każdemu. Mimo, że ja kocham Polskę i zawsze wyrażam się dobrze o tym kraju. Okej, robiłem jakieś tam prześmiewcze filmy, czy szydziłem sobie też z różnych zachowań Polaków, ale robiłem to nie po to, żeby kogoś upokorzyć, czy żeby obrażać nasze polskie społeczeństwo, ale robiłem tego typu filmy, żeby zwrócić jakieś uwagi, albo żeby było uwagę, albo żeby było po prostu trochę zabawnie. Także te osoby, które mogą mieć taką możliwość, te, które są właśnie młodsze, to ja uważam, że powinni spróbować. Powinni spróbować. Inaczej jest właśnie z osobami gdzieś tam starszymi, w moim wieku, jak już ktoś ma też rodzinę, dzieci, to na pewno pewne rzeczy mogą pójść trudniej. Na pewno nie będzie już tak łatwo na jakieś takie większe zmiany. Ale tak jak mówię, to nie chodzi tylko i wyłącznie o zmianę pracy czy wyjazd za granicę. To są tylko takiego typu przykłady. Można też pomyśleć o zmianie trybu życia, żeby odżywiać się na przykład zdrowiej, żeby na przykład zmienić jakieś nawyki żywieniowe. Robiłem też live'a w tej kwestii, jak jesteśmy truci, jakim jesteśmy poddawani procedurom medycznym. No trzeba by gdzieś zgłębić wiedzę w różnych tematach, w różnych aspektach, no i próbować coś zmienić. I właśnie docenić to, co się ma, to, że się ma dwie ręce, dwie nogi, no i że można iść do tej pracy, a nie pisać, że szlak to nie pracuje, tylko po prostu cieszyć się z tego, że nie jest się chorym na raka kolejną osobą, bo kiedyś wiecie, jak to było. Kiedyś było tak, że gdzieś tam się słyszało tylko z opowieści, że ktoś gdzieś zachorował na raka tam kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt powiedzmy. A teraz to się słyszy co chwilę, że ten sąsiad, tamta sąsiadka, ten w rodzinie, tamta osoba. I to nic się nie bierze po prostu bez przyczyny. To wszystko ma swoją przyczynę, ale o kwestiach zdrowia to nie będę dyskutował w tym filmie. W każdym razie chciałem powiedzieć, że właśnie trzeba to docenić, umieć to docenić, że jest się na przykład zdrowym i że ma się tą możliwość, żeby pracować, ma się tą możliwość, żeby wieść to codzienne życie, żeby wstawać rano, no i mieć trochę więcej tego optymizmu w sobie, a nie tylko myśleć pesymistycznie właśnie o życiu. I ja właśnie dopijam moją kawę, ponieważ będę kończył już pomału ten film. Nie chcę też tu nie wiadomo jak dużo gadać, jak bardzo umoralniać wszystkich, żeby ktoś sobie tak też nie pomyślał. Po prostu to są jakieś tam moje takie kwestie, przemyślenia i stwierdziłem, że w tym temacie można coś podyskutować. To jest taki luźny temat o poranku poniedziałkowym. Właśnie takie rozmowy przy kawie, które chciałem gdzieś zapoczątkować i różne tematy poruszać. Akurat coś takiego mi przyszło na myśl i stwierdziłem, że dlaczego nie? Dlaczego nie? Można nagrać coś takiego, można podyskutować. Ja chętnie oczywiście poczytam wasze komentarze, żebyście się wypowiedzieli, co uważacie w tej kwestii. Czy wy doceniacie to, co macie? Czy jesteście zadowoleni ze swojego życia? Czy chcielibyście coś po prostu zmienić? Jeżeli tak, to czy macie do tego motywację? Czy macie jakiś plan na to? Napiszcie coś, podzielcie się komentarzami. Ja, tak jak mówię, jestem gotowy na różne zmiany już przyszły, różne zmiany będą jeszcze przychodziły. Mam nadzieję, że na lepsze oczywiście, tak? O wszystkim będę się z wami dzielił w odpowiednim momencie na YouTubie. W najbliższym czasie też o czymś się dowiecie, ale to będzie Boże Narodzenie. Tak sobie zaplanowałem i tą kwestię poruszę właśnie tego dnia. A tymczasem kończę już ten film.
zostawcie łapki w górę, zachęcam wszystkich do subskrypcji naszego kanału. No i dziękuję Wam, że byliście w dniu dzisiejszym, że obejrzeliście ten odcinek. No i żegnam się z Wami. Do zobaczenia następnym razem.